kocham Kinga Śwista. Marcin nie wyzywa wszystkich. Kurwa. Ja, kurwa, nie wyzywa. Wyszmaty. Ktoś babie wysłał zdjęcia z tym. Babie wysłali zdjęcia? Pan tak. Wy wszystkie kurwa instagramowiczki, snapowiczki, co się pocowałyście do mnie? Mariusz Gruzdzie, jebać wam stary. Jebać wam stary. Telefony FIFA, bo jakoś za bardzo pijacko, ostatnio mówię zamki do jako. Pizdę. Stały widz, oglądacie. Dobra, zamknij kurwa dziurę. Popój 3 złote. Jeszcze raz. Wszystkie snapowiczki, instagramowiczki, wasze nudesy nic nie dadzą. Kocham jedną kobietę na świecie, jest nią Kinga Świstak. Znamy się kurwa ponad 2 lata. Kocham ją. I wasze nudesy są chuja warte. Po czasie kurwa dotarło do mnie, że bierze mnie obrzydzenie, jeśli piszecie do mnie, że chcecie się ruchać, że kurwa zrobicie mi loda z połykiem, że kurwa będziecie skakać po moim bolcu do rana, nie wiem. Jakoś kurwa znudziło mi się to. I po tej kurwa miesięcznej przerwie między moim związkiem wyjebałyście mi mózg. Było was kurwa 1000. Kandydatek pierdolonych. Udawałyście kurwa kochające kurwa kobietki. Jakie wy nie jesteście to uczuciowe. Jakie wy nie jesteście kurwa warte tego świata. Chuj wam w cipę. Nie jeden was jebał. Ja wiem, że chcecie moich pieniążków czy tam czegoś, nie? Dla mnie te pieniądze nie mają znaczenia. Ja bym mógł na ciebie 3 koła miesięcznie wyjebać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie dasz mi kurwo takiego uczucia, jakie daje mi Kinga Śwista. I powiem ci, możesz kurwa kłamać, możesz kurwa wysyłać screeny, możesz robić wszystko, żeby zniszczyć ten związek. Ale nie uda ci się, wiesz dlaczego? Bo zaczęliśmy kurwa nową kartę. Kartę nową zaczęliśmy w związku. Zaczynamy wszystko od nowa. Będzie to w poniedziałek jadę na wieczór po Kingę. Przyjeżdża do mnie na 2 dni. W 2 dni, jak będzie wszystko spoko, zostaje u mnie na stałe. Przyjeżdża gościu, mój piesek, buldożek francuski. I będziemy razem, kurwa, na wieki. Chcę z nią wziąć ślub. Chcę się ogarnąć. Dlatego robię teraz drunk streamy. Żeby jak najwięcej pieniążków odłożyć na ślub, na wesele, na obrączkę, bo starą zgubiłem. Zgubiłem starą obrączkę. Gdzieś jest na pewno. Muszę kupić nową. Muszę kupić jej fajny złoty łańcuszek, bo chcę tego. Ja chcę tego, nie ona. I chcę zacząć poważne życie. I nawet jak pieniądze z YouTube'a mi się skończą, chcę pójść do pracy w Anglii czy gdziekolwiek. Normalne życie wieść, wiesz o co chodzi. To jest kobieta, która poznała mnie, jak nie miałem pieniędzy, nie zarabiałem nic na tym YouTube'ie. To jest prawda. To jest prawda. Powiem tak, spaliśmy u mojej mamy w domu na podłodze, bo nie miałem łóżka dwuosobowego. Spaliśmy na gąbce z materaca i jednej pościeli. To jest dużo warte. Nie jeden z was followuje moją kobitkę na Instagramie. Marszczycie sobie kurwa Freda na jej zdjęcia, wy kurwa frajerzy. I pisaliście do niej, jak nie byłem z nią. Powiem wam tyle. Jesteś zajebisty, dobry masz biznes. Powiem wam tyle. Zostało wam tylko bicie kółca na zdjęcia. Bo jesteście kurwa śmieciami. Pozdro. Pozdrawiam. Możesz puścić muzykę.